Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na 6. gali wręczenia Nagrody Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w diecezji bielsko-żywieckiej. Niestety ze względu na trwającą epidemię spotykamy się w tej rzeczywistości wirtualnej i w taki sposób to dzisiejsze wydarzenie będzie przedstawione naszym diecezjanom. Natomiast my dzisiaj tutaj chcemy wręczyć zarówno nominację do naszej diecezjalnej nagrody, jak i ogłosić tegorocznego laureata. Bardzo serdecznie witam wśród nas księdza biskupa Romana Pindla, biskupa naszej bielsko-żywieckiej diecezji. Witam wszystkich nominowanych do nagrody, którzy za swoją działalność dzisiaj zostaną w sposób szczególny wyróżnieni. Witam członków kapituły, którzy dokonywali tego trudnego wyboru, który był przed nami. Witam również laureatów poprzedniej edycji, państwa Budzichów, którzy są dzisiaj razem z nami i w jakiś sposób symboliczny tą pałeczkę przekażą kolejnej osobie. Witam księży proboszczów parafii, z których pochodzą nasi laureaci. Bardzo proszę o dwa słowa księdza biskupa. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych. Tak jak to pewnie poprzednim razem bywało, wybór jest zwykle trudny i pewnie każdy powinien otrzymać taką nagrodę, ale takie są ustalenia, że rzeczywiście wśród laureatów jedna, czy też czasami małżeństwo otrzymuje nagrodę. I tak dzisiaj będzie. Przedstawimy najpierw laureatów, wręczymy im coś bardzo ważnego, mianowicie to dokument, który stwierdza, że brali udział, zostali wytypowani i z całej diecezji kandydują wciąż w tym właśnie procesie tego udzielania nagrody. Później natomiast przejdziemy do tego wręczenia już tej nagrody, która została przeznaczona dla jednej osoby. Pozwolę sobie tylko przywołać jeszcze ważną rzecz ze statutu tej nagrody, mianowicie nagroda świętego Maksymiliana Marii Kolbego zostanie, czy jest wręczana jako wyróżnienie przyznawane za działalność ewangelizacyjną i apostolską, bo patron święty Maksymilian jest najbardziej adekwatnym wzorem, typem człowieka, który tą nagrodę powinien otrzymać. Znany właśnie z tej, tak jak wtedy była rozumiana za jego czasu ewangelizacja, no i niezwykłe apostolstwo, które nie ograniczało się tylko do klasztorów franciszkańskich, nie tylko do granic Polski, ale sięgała daleko, daleko poza te granice. Mam wrażenie i mam taką też nadzieję, że to coroczne wręczanie nagrody pobudza jednak wciąż nowych ludzi, nowych członków Kościoła, którzy chcą się zaangażować w taką działalność stricte ewangelizacyjną, czy też apostolską, czy to w swojej parafii, czy też szerzej na polu diecezji, albo też może się okazać, że kiedyś będziemy odznaczać kogoś, kto ewangelizuje poza granicami Polski. Serdecznie zapraszam teraz wszystkich na wykład pani magister Teresy Wontor-Cichy związany z osobą ojca Maksymiliana. Ja bardzo serdecznie pani magister chciałem podziękować za coroczną współpracę podejmowaną z wielką radością, uśmiechem i oczywiście polecamy się już na przyszłość, na przyszły rok. Mamy trochę czasu, bardzo proszę poszukać znowu ciekawego, interesującego i takiego porywającego jak co roku tematu. Myślę, że warto się wsłuchać, by wydobyć te niesamowite
treści, które pani magister dla nas dzisiaj przygotowała. Specjalnie nie wypowiadam tematu, aby było to dla nas pewnego rodzaju i niespodzianka, i zaskoczenie, a również taki punkt do uważnego słuchania i otwarcia naszych serc. Święty Maksymilian Maria Kolbe był w obozie Auschwitz 11 tygodni. Ten pobyt jest udokumentowany kilkoma dokumentami, które zachowały się w tej ogromnej spuściźnie obozowej. Ogromnej, bo wiemy, że tak dużo dokumentów było wytworzonych, a tylko niewielki procent zachował się. I tak pierwszym takim ważnym dokumentem odnośnie pobytu ojca Kolbe w obozie jest lista transportowa, która została wystawiona w obozie w momencie przyjęcia, w momencie rejestracji. I na tej liście czytamy, że właśnie 29 maja 1941 roku z Warszawy został przywieziony transport więźniów. Transport liczył ponad 300 więźniów. Były to bardzo różne osoby. Niektórzy byli aresztowani za działalność w ruchu oporu, w tej budowanej, rodzącej się konspiracji. Byli również duchowni, byli księża z Ołtarzewa, księża Oblaci. Byli również księża z Warszawy. 12 duchownych w tym transporcie, w tej grupie było. Więźniowie z dworca prawdopodobnie przeszli tą trasę tutaj na teren obozu i przeszli przez bramę Arbeitsmacht Frei, tą, która tutaj była brama wejściowa do obozu, a następnie zostali przeprowadzeni do budynku, gdzie rozpoczęła się rejestracja w obozie. To jest budynek dzisiaj oznaczony numerem 26. W przypadku świętego Maksymiliana czytamy, że właśnie jest to Kolbe Raimund. Nie znajdziemy w żadnym z tych dokumentów, nie znajdziemy jego imienia Maksymilian, ponieważ było to jego imię zakonne. W dokumentach świeckich wszędzie występuje jego imię nadane na chrzcie, czyli Raimund. Rejestracja więźniów odbywała się w blok numer 26, który był też miejscem, gdzie więźniów poddawano tym wstępnym czynnościom związanym z przyjęciem do obozu, jak właśnie fotografowanie. W tym czasie jeszcze nie tatuowano numerom więźniów. Także ojciec Kolbe miał zrobione zdjęcie obozowe, ale nie miał wytatuowanego numeru obozowego. Zgodnie z zasadą wszyscy więźniowie w obozie byli kierowani do pracy, musieli pracować. Pierwsze komando, w którym znalazł się święty Maksymilian, to było komando, które budowało parkan tuż przy krematorium. W tym czasie 15 czerwca napisał jedyny list obozowy, napisał go do swojej mamy, Marianny Kolbe, która wówczas mieszkała w Krakowie, mieszkała u sióstr Felicjanek. W czasie pracy w komandzie Babice ojciec Kolbe został dotkliwie pobity przez jednego z nadzorców. Prawdopodobnie zdaniem nadzorców zbyt wolno wykonywał pracę. Było to o tyle niebezpieczne w przypadku ojca Kolbe, że ojciec Kolbe był chory na gruźlicę. Zmagał się z tą chorobą od czasów studiów we Włoszech i już w trakcie pracy misjonarskiej w Japonii bardzo odczuwał skutki tej choroby. I tutaj podczas tego pobicia znowu te dolegliwości gruźlicze odezwały się.
zachorował na zapalenie oskrzeli. Ojciec Kolbe został umieszczony w komandzie, tym razem tak zwanym komandzie pod dachem, w kuchni obozowej, gdzie więźniowie zajmowali się obieraniem jarzyn. I to było właściwie ostatnie komando, w którym pracował tutaj w obozie. W ostatnich dniach lipca 1941 roku stwierdzono ucieczkę więźnia z jednego z bloków. Administracja obozu wówczas stosowała kary wobec więźniów. Najczęściej była to kara śmierci w celi głodowej, gdzie więźniów zamykano na okres najczęściej 2 tygodni i po prostu umierali z głodu. Teren wokół wyglądał zupełnie inaczej, był tak naprawdę wielkim placem budowy. Wznoszono właśnie tutaj te budynki w tej centralnej części obozu, w związku z tym ten materiał budowlany był tutaj rozłożony. I właśnie kiedy minął czas przeznaczony na znalezienie tego więźnia, kierownik obozu, Karl Fritsch, zarządził apel i więźniów tych ustawiono właśnie tutaj na tej łące pomiędzy tymi budynkami. Karl Fritsch spieszył się z wykonaniem tejże kary, korzystając z nieobecności komendanta obozu. Rudolf Hess był wówczas w podróży służbowej. Kierownik Karl Fritsch razem z oficerem raportorem Gerhardem Palitschem przechodzili po kolei i Karl Fritsch wskazywał więźniów, którzy mieli zostać dołączeni właśnie do tej grupy, która miała być skierowana do celi głodowej, miała być skazana na śmierć. Jeden z więźniów wskazanych wówczas, Franciszek Gajowniczek, widząc, że to właśnie on ma być w tej grupie, zaczął prosić o litość. Miał się zwrócić tymi słowami: moje dzieci, moja żona. Wśród pozostałych więźniów niewskazanych był święty Maksymilian Kolbe. I w pewnym momencie wyszedł przed szereg i zwrócił się do kierownika obozu Fritscha z propozycją zamiany za więźnia, który prosi o darowanie życia. Ku zdziwieniu wielu więźniów kierownik Fritsch zgodził się na taką zamianę. Gajowniczek dołączył do więźniów stojących tutaj, natomiast święty Maksymilian zajął jego miejsce i całą grupę 10 więźniów odprowadzono do bloku. Wówczas miał numer 13, po zmianie numeracji był to blok numer 11. I tam zostali umieszczeni w celi tak zwanej Hungerzelle, celi głodowej. Podziemia bloku 11 to cele, gdzie umieszczano więźniów jako kara za różne przewinienia. Jedna z nich została nazwana Hungerzelle, cela głodowa, i była to cela śmierci, gdzie więźniowie umierali, ponieważ nie dostarczano im pożywienia, nie dostarczano im wody. I właśnie w ostatnich dniach lipca 1941 roku 10 więźniów, wśród nich świętego Maksymiliana Kolbe, przyprowadzono do tych podziemi, wprowadzono do tej celi i tutaj mieli umrzeć w odwet za ucieczkę innego więźnia. Więźniowie, którzy byli tutaj w rejonie tej celi, w rejonie bloku, opowiadają, że na początku, w pierwszych dniach słyszalne były śpiewy, słyszalne były rozmowy, które z upływem czasu stawały się coraz bardziej ciche, aż ostatecznie ustały. W połowie sierpnia 1941 roku zarządzono opróżnianie celi
i zauważono, że kilku więźniów jeszcze żyje, wśród nich święty Maksymilian. Żyje, to znaczy jest wyczuwalny puls. Sanitariusz z bloku 11 przyszedł właśnie tutaj do podziemi i zabił tich więźniów zastrzykiem z fenolu. Ciała wszystkich zmarłych więźniów zostały przeniesione do obozowego krematorium, gdzie zostały spalone. Administracja obozowa wystawiła akt zgonu, dokument, który właśnie wystawiano więźniom zarejestrowanym w obozie. I czytamy, że właśnie 14 sierpnia 1941 roku ojciec Rajmund Kolbe zmarł w obozie i jako przyczynę zgonu wpisano zapalenie mięśnia sercowego. Dokument został podpisany przez kierownika Wydziału Politycznego Grabnera, a śmierć więźnia, śmierć świętego Maksymiliana miał stwierdzić lekarz obozowy, lekarz SS dr Schwella. To przejdźmy do wręczenia nominacji, byśmy zobaczyli tych, którzy przez swoją działalność, zaangażowanie dzisiaj są wytypowani, są przedstawieni całej naszej diecezjalnej wspólnocie po to, aby pokazać, jak wiele można uczynić, bo wszystkie te trzy nominacje, wszystkie te trzy osoby, wspólnoty to wiele dzieł, wiele działań, wiele godzin spędzonych po to, aby głosić Jezusa. I myślę, że to wręczenie tych nominacji jest też takim podziękowaniem za Państwa troskę, zaangażowanie, siły, ale też przede wszystkim za ten uśmiech, bo myślę, że doskonale wszyscy wiemy, a zobaczymy w przedstawieniu kandydatów, że to wszystko, co czynicie, czynicie z taką wielką, prawdziwą, Bożą radością. Z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie nominację otrzymała pani Lidia Wajdzik, zelatorka diecezjalna Wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci, modlitwy pompejańskiej, a równocześnie popularyzatorka misji w Tanzanii, na Syberii i w wielu miejscach na świecie. Wajdzik. Pani Lidia działa na wielu frontach. Oto niektóre z nich. Apostolstwo Dobrej Śmierci, rozpowszechnione w Polsce, szczególnie w diecezji bielsko-żywieckiej i diecezji katowickiej, a także w Czechach, Ukrainie i Tanzanii, organizowane regularnie dni skupienia i rekolekcje. Dzieło pompejańskie. Żyję w Skoczowie. Kocham to zabytkowe miasteczko. Kocham to miasto świętego Jana Sarkandra, kapłana, męczennika za wiarę. To właśnie święty Jan Sarkander, tak sobie upatruję. Otworzył drzwi mojego serca i dodał mi odwagi do współpracy z proboszczem tej parafii, parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, księdzem Alojzem Zubrem. Comiesięczne msze święte z modlitwą różańcową, początkowo w Skoczowie, obecnie również w innych parafiach. Od roku 2018 peregrynacja obrazu Matki Bożej Pompejańskiej w Kętach. Powstała w ramach dzieła pompejańskiego grupa licząca od 15 do 17 osób, które modlą się za kapłanów, szczególnie potrzebujących wsparcia. Duchowa adopcja i modlitwa za dzieci poczęte, zagrożone. W tej intencji modli się 150 osób. A jak ta służba wygląda w tym moim życiu? Ta służba z wieloma członkami wspólnot, począwszy od naszej diecezji bielsko-żywieckiej, aż po Tanzanię, Maltę, Ukrainę, Czechy. Troska o misję. W Tanzanii setka dzieci ma zapewnione środki potrzebne do podjęcia nauki w szkole. Dwoje kleryków ma ufundowane stypendia,
adopcja ubogich rodzin na Syberii i zapewnienie środków utrzymania dla misjonarzy. Parafii świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Do nagrody świętego Maksymiliana został nominowany pan Krzysztof Czarnota, ewangelizator, nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Krzysztof Czarnota. Pan Krzysztof jest żywą osobowością apostoła w Cieszynie i okolicach. Należy do szeregu grup prowadzących działalność ewangelizacyjną. Jest prezydentem Legionów Maryi w Cieszynie, członkiem Apostolstwa Maryjnego, Ruchu Szenstackiego, Żywego Różańca, Grupy Odnowy w Duchu Świętym Radość oraz Szkoły Nowej Ewangelizacji Zacheusz. Ewangelizację zacząłem dzięki Legionowi Maryi, bo Legion Maryi, do którego należy od 2004 roku, ma dwa cele: uświęcanie członków i ewangelizację. Od lat posługuje jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej i swoją posługę pełni również w Szpitalu Śląskim. Jak przy okazji właśnie staram się rozmawiać, zwłaszcza z młodzieżą, więc jest taki tutaj dworzec, na którym jak wracam na przykład z targu, to ktoś siedzi, uczniowie, uczennice, a jak ktoś starszy, to zaczynam, przysiadam się naprzeciwko i zaczynam rozmowę z młodzieżą szkolną, przedstawiam się, że kiedyś uczyłem w szkole, a teraz właśnie jestem emerytowany, i chętnie rozmawiam z młodzieżą, i pytam w jakiej szkole, klasie i czy na religię chodzą, jaka tematyka, i nawiązuję do tej tematyki. I potem podobnie w autobusie, jak jeżdżę w góry, żona jest tam właśnie z Istebnej, to po drodze też staram się z kimś, kto siedzi blisko, zwłaszcza z młodymi, rozmawiać. Jest organizatorem akcji Modlitwa na mostach oraz Różaniec na ulicach miasta. Pan Krzysztof zajmuje się także ewangelizowaniem na ulicach i jest postacią szeroko rozpoznawalną w Cieszynie. Z parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Ciscu zostało nominowane Rycerstwo Niepokalanej, działające na terenie parafii od 40 lat, które włącza się w wiele akcji i działań ewangelizacyjnych na terenie parafii, jak i swojej miejscowości. Rycerstwo Niepokalanej z parafii Cisiec. Rycerstwo Niepokalanej w Ciścu liczy 170 członków, spośród których aż 70 rycerzy należy do Stowarzyszenia Rycerstwa. Wspólnota podejmuje czynną ewangelizację na co dzień. Od 40 lat w każdą pierwszą sobotę rycerze uczestniczą we mszy świętej, a później prowadzą adorację. Szczęść Boże, nazywam się Genowefa Śledziak. Jestem prezesem Rycerstwa Niepokalanej w Ciscu, które zostało założone w dniu 5 listopada 1981 roku przez ojca Nikodema Powojskiego z Niepokalanowa. Od tego momentu pierwsi rycerze zaczęli bardzo dbać o rozwój religijny w naszej miejscowości, włączając się w wszystkie uroczystości, jakie po prostu są w kościele. Czynnie włączają się w życie parafii. Niektórzy podejmują duchową adopcję dzieci nienarodzonych, modlą się za kapłanów, tworząc tak zwane margaretki. Rycerze uczestniczą w wydarzeniach parafialnych i lokalnych. W 2018 roku nasze rycerstwo ufundowało sztandar, który nas zawsze reprezentuje na uroczystościach, także na naszych wyjazdach,
które są organizowane decyzjalnie z rycerstwa. Dodatkowo prowadzą profil na Facebooku, którego celem jest promowanie treści religijnych i informowanie lokalnej społeczności o organizowanych wydarzeniach. Od 1918 roku organizujemy Orszak Czech Króli, który jesteśmy inicjatorami. Także organizujemy i uczestniczymy w diecezjalnych spotkaniach Rycerstwa Niepokalanej, które właśnie mamy comiesięcznie i to jest takie właśnie też dla nas bardzo ważne i budujące. Aktualnie rycerze angażują się w przygotowania do uroczystości 50-lecia budowy kościoła w Ciścu. Serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i nominowanym do nagrody. No i myślę, że nastał ten moment, jako przewodniczący kapituły Nagrody Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w naszej diecezji, po obradach i zebraniu kapituły w dniu 7 stycznia bieżącego roku, pragnę ogłosić, że laureatem tegorocznej edycji Nagrody Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w diecezji bielsko-żywieckiej została pani Lidia Wajdzik. Bardzo prosimy, dwa słowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem niesamowicie zaskoczona i po prostu nie wiem, czy z siebie coś wyduszę, ale chciałabym złożyć jak najpiękniejsze podziękowania za to zaszczytne wyróżnienie. Za to, że to zaszczytne wyróżnienie zobowiązuje mnie do jeszcze i całego właśnie dzieła Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmieli, tego dzieła różańcowego, do jeszcze większej służby dla właśnie rozszerzenia Królestwa Niebieskiego. Chciałam jak najpiękniej podziękować z tego miejsca, podziękować Panu Bogu, podziękować Matce Najświętszej, podziękować świętemu Maksymilianowi Marii Kolbego za to, że właśnie tak za to, że obdarzyli mnie tą służbą w tych dziełach i że mogę właśnie te dzieła krzewić wśród wielu zagorzałych zwolenników Maryi. Chciałam jak najpiękniej podziękować księdzu Witoldowi, grząbie kanonikowi, naszemu proboszczowi parafii świętych apostołów Piotra i Pawła za to, że zawnioskował o to wyróżnienie i że dzisiaj z rąk naszego jego ekscelencji biskupa Romana Bindla odbieram nagrodę, tą zaszczytną nagrodę imieniem Maksymiliana Marii Kolbego. Chciałam jak najpiękniej podziękować kapitule pod przewodnictwem właśnie tutaj dyrektora Piotra Hoffmana, no i wszystkim członkom kapituły podziękować za to właśnie wyróżnienie. Chciałam z tego miejsca jak najpiękniej podziękować mojemu pierwszemu proboszczowi, już nieżyjącemu księdzu Franciszkowi Sedlaczkowi, bo to on w tych dziecięcych latach wykuwał we mnie głęboką wiarę, aż do wieku prawie że dorosłego. Udzielał mi z prostym znakiem wody sakramentu Chrztu Świętego, kiedy stałam się dzieckiem Bożym. Chciałam jak najpiękniej podziękować moim rodzicom, Stefanii i Pawłowi,
za to, że wyposażyli, dali mi najcenniejszy posag. Dali mi staranną, dali mi staranne katolickie wychowanie. Chciałam jak najpiękniej podziękować mojemu mężowi, Piotrowi, który nigdy nie konkurował z Panem Bogiem. Zawsze tolerował, czasem przychodził, jak to nazwał, do mojego pokoju, biura i mówił: słuchaj, jest godzina pierwsza w nocy, może przełożyłabyś już to wszystko na łóżko. Także takie właśnie ta tolerancja. Chciałam tak bardzo pięknie podziękować moim synom, Łukaszowi i Jarosławowi, i ich rodzinom, moim wnukom, bo to oni właśnie zawsze dyspozycyjni, zawsze służą mi pomocą we wszystkim. Angażują się w misję, te małe wnuki, wszyscy, w ogóle to jest taka fantastyczna atmosfera, nawet święta Bożego Narodzenia, przy stole te małe brzdące mówią: babciu, zbieramy na misję. Wszyscy, którzy przy stole są, składają się na misję. Chciałam też z tego miejsca jak najpiękniej podziękować mojemu już nieżyjącemu księdzu prałatowi Alojzowi Zubrowi. Bo to właśnie tam, w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła, zaczęła się moja intensywna rola w szerzeniu dzieła Matki Bożej i szerzenia misji. Za tą właśnie jego życzliwość, za to jego błogosławieństwo, które potem zostało uwieńczone, że został modelatorem apostolstwa dobrej śmierci. Takie bardzo pięknie chciałabym podziękować naszemu Jego Ekscelencji Tadeuszowi Rakoczemu. To właśnie to jego pasterskie serce, za to jego błogosławieństwo, za tą życzliwość w szerzeniu właśnie nabożeństw pompejańskich i za to, że mianował mnie w 2006 roku, mianował mnie modelatorem diecezjalnym apostolstwa dobrej śmierci. Chcę podziękować jego następcy, jego ekscelencji, biskupowi Romanowi Pindlowi, za to, że 8 lat temu przegarnął nas pod swoje skrzydła, za to, że okazywał i okazuje nam dalej ojcowską miłość. Tak bardzo Ci za to dziękujemy i za tą obecność na tylu różnych ważnych wydarzeniach, łącznie z nocnymi czuwaniami w łagiewnickim sanktuarium. Księże biskupie, myślę, że ta praca będzie dalej tak kontynuowana. Bardzo dziękuję właśnie obecnemu też dyrektorowi, księdzu krajowemu apostolstwa, księdzu Grzegorzowi Górnikowi, który delegował mnie, abym zakładała wspólnoty, abym jechała z obrazem Matki Bożej Pompejańskiej tam na daleką Ukrainę Zachodnią, abym jechała zakładać wspólnoty do Republiki Czeskiej i tam na Malcie i w Tanzanii. Tam właśnie w Tanzanii to jest wspólnota, która ma ponad 500 członków. Tam właśnie w Tanzanii zrodziło się to piękne dzieło, kiedy pytałam Panie Jezu, tu jest taka bieda, te dzieci są takie biedne, a ja po prostu, ja im nic nie będę mogła pomóc. Patrzcie, otworzyły się drzwi, napisał do mnie misjonarz na WhatsAppie: Panie Lidio, może by chociaż dwóch, trzech mogłaby Pani objąć w swojej grupie adopcją serca. Może by te dzieci mogły iść do przedszkola i szkoły. Czekamy na tą właśnie decyzję, jakby Pani mogła to załatwić. Okazuje się, że teraz na moim biurku są kartoteki ponad 105 czy 106 dzieci. Także to wszystko się rozrasta. To wydaje mi się, zawsze mi się wydaje, że Panie Boże, Ty dajesz mi te buty duchowe zawsze o 2-3 rozmiary za duże. Dodajesz mi lat, ale dodajesz mi zadań.
I jakoś muszę sobie z tym poradzić, ale mam bardzo wiele ludzi, którzy mi pomagają. Chciałam jeszcze z tego miejsca podziękować wszystkim księżom proboszczom, którzy zawsze bardzo życzliwie, mimo że ta nazwa Apostolstwo Dobrej Śmierci jest trochę przerażająca. Pamiętam, tak ją odbierałam ja w pierwszym momencie, kiedy zostałam do tego zaproszona. Także mimo pandemii zawsze się coś dzieje, ale to dzięki temu, że są otwarci proboszczowie i że zapraszają. Bardzo pięknie dziękuję wszystkim misjonarzom. To jest niesamowita liczba, bo przez misję współpracujemy z misjonarzami ponad 40 lat. Wszystkim tak bardzo pięknie dziękuję, szczególnie też dziękuję właśnie księdzu Konradowi Capucie, który zaprosił nas na misję do Tanzanii i jakby zaszczepił przez to również w mojej wnuczce, która mi towarzyszyła, tego ducha misyjnego i za to jestem mu bardzo wdzięczna i za to apostolstwo, które tam się tak rozrasta i za to też właśnie jestem bardzo też winna podziękowania biskupowi właśnie czarnoskóremu, jak smoła zawsze się śmiałam, Michelowi, który mówił, ma pani wyjść na kościół, mówić o tym, ksiądz Konrad będzie tłumaczył. I tak się stało. Za to jestem też mu szalenie wdzięczna i on się zapisał do tego apostolstwa po 3 dniach, znalazł się w szpitalu, ale właśnie mówimy, no wpisał się na tą listę, ale to nie jest bilet na cmentarz. I chciałam podziękować przede wszystkim tej elicie Pana Boga, czyli zelatorom, zelatorkom, członkom Apostolstwa Dobrej Śmierci i rodziny pompejańskiej. Bo to oni są właśnie tym takim właściwie rozpaleni miłością do Boga. I nie byłoby tych dzieł, nie byłoby tych wspólnot, nie byłoby tego, gdyby ta armia ludzi nie włączyła się sercem do właśnie szerzenia Królestwa Niebieskiego poprzez dzieła Matki Bożej i tej bolesnej i tej różańcowej. Chciałam jeszcze pięknie podziękować Tadeuszowi Kopciowi, obecnemu senatorowi. Bo 20 lat temu, 11 września, w dniu moich urodzin, kiedy wydawało mi się, kiedy mnie zapraszał, abym szerzyła nowennę pompejańską i abym już rozpoczęła modlić się nowenną pompejańską 54 dni trzema częściami, powiedział do mnie, to jest nakaz służbowy. Pamiętam, że chciałam wtedy wysiąść z samochodu. Powiedziałam, jeden problem mam z jedną dziesiątką, a teraz nagle 3 części różańca. Ale to był błogosławiony rozkaz służbowy. Bo za to mu bardzo dziękuję i od tego czasu, teraz będzie już 20 lat, zmawiam codziennie nowennę pompejańską, a szczególnie włączyliśmy, aby modlić się nowenną pompejańską za kapłanów, za biskupów. Nawet modliliśmy się za papieża przez 54 dni. Nie ma rzeczy, nie ma ważniejszej osoby na ziemi jak kapłan. Mamy tego świadomość, bo dzięki nim możemy się intymnie spotykać z Jezusem Chrystusem i brać udział w cudzie Eucharystii. I chciałam właśnie podziękować bardzo pięknie mediom. Pani Alinie Świeży-Sobel, która z nami od początku, przez wszystkie wydarzenia i myślę, że tak już będzie, Alinko, aż do końca tych naszych dni, że będziesz dalej tak pięknie właśnie nas tam, Maryję, bardzo pięknie prezentowała. I właśnie księdzu Jackowi Pędziwiatrowi, któremu tam właśnie w Radio Anioł Beskidów mogliśmy bardzo często nagrywać audycje i szerzyć dzieło Marii. I wszystkim mediom, bo dzięki tym mediom mogliśmy obiec cały świat, krzewiąc nowennę pompejańską, krzewiąc dzieło apostolstwa dobrej śmierci. Rozpoczął się rok. Chciałam wam życzyć, wam wszystkim, przede wszystkim błogosławionego tego roku i opieki macierzyńskiej Maryi. A jako apostołka dobrej śmierci chciałabym każdemu z was
życzyć dobrej w oczach Bożych śmierci. Bo umrzeć w łasce Boga to wygrać wszystko. Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych nominowanych, dla laureatki tegorocznej edycji. Ja myślę, że to, co robicie, to jest chyba takie najpiękniejsze podziękowanie za wasz trud, czas, za to wszystko, co dzięki waszej posłudze się dzieje. Czyńmy to dalej, bo wtedy wzrasta wspólnota, nasza wspólnota, nasz Kościół, a za niego wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję.